W poprzednim nagraniu podzieliliśmy układ okresowy na bloki. Przypomnę, że y, tutaj znajduje się blok S, tutaj mamy blok P, tutaj mamy blok D i na samym dole, w tym akurat układzie okresowym, znajduje się blok F. Oddzielę go tutaj takim prostokątem. Jeśli pierwiastek znajduje się w danym bloku, to znaczy, że jego elektrony o najwyższej energii będą znajdowały się w podpowłoce zgodnej z nazwą bloku. Atom sodu leży w bloku S, w trzecim okresie. To znaczy, że jego elektrony o najwyższej energii zajmą podpowłokę S. Dokładniej, podpowłokę 3S. No to teraz wybierzmy sobie jakiś atom z bloku D. Na przykład mangan. Elektrony manganu, elektrony o najwyższej energii znajdują się na podpowłoce D. Chciałoby się od razu powiedzieć, że będzie to podpowłoka 4D, bo mangan jest w czwartym okresie. Ale nie będzie to podpowłoka 4D, tylko będzie to podpowłoka 3D. Pamiętaj, że w przypadku podpowłoki D musimy odjąć 1 od numeru okresu, w jakim znajduje się rozpatrywany pierwiastek, aby wiedzieć z jaką podpowłoką D mamy do czynienia. Narysujmy sobie atomowy wieżowiec, do którego wprowadzimy nasz atom manganu. Wieżowiec ten będzie miał zgodnie z numerem okresu 4 piętra 4 powłoki. Pierwsza powłoka, jedna podpowłoka z jednym orbitalem. Na jednym orbitalu może znaleźć się tylko i wyłącznie dwa elektrony: druga powłoka, dwie podpowłoki: jedna z jednym orbitalem, druga z trzema orbitalami, trzecia powłoka, trzy podpowłoki: S z jednym orbitalem, P z trzema orbitalami, D z pięcioma orbitalami. Czwarta powłoka, podpowłoka 4S, zachodzi nam na powłokę trzecią. Podpowłoka 4S ma niższą energię od powłoki 3D. Jednak yy, nie ma tutaj dużej różnicy energetycznej. No to teraz wprowadźmy do wieżowca naszych lokatorów, elektrony. W trakcie wprowadzania musimy pamiętać o kilku regułach, określanych regułami HUNDA. Reguły te mówią, że liczba niesparowanych elektronów w danej podpowoce powinna być możliwie jak największa. Co więcej, pary elektronów tworzą się dopiero po zapełnieniu wszystkich poziomów orbitalnych danej podpowłoki przez elektrony niesparowane. A także yy, podpowłoki elektronowe są zajmowane zgodnie ze wzrastającą energią. Najpierw zostaną obsadzone podpowłoki o możliwie najniższej energii. Już w kilku nagraniach wspominałam ci o regułach Hund'a. Wydaje mi się, że skoro tyle mówimy o tych regułach, to warto wiedzieć, kim był Hund. Friedrich, bo tak nazywał się Hund, był niemieckim fizykiem, żyjącym w latach 1896-1997. Mimo, że był fizykiem, to jego badania na temat struktury elektronowej atomów i molekuł bardzo wpłynęły na rozwój chemii. Wróćmy do atomu manganu. Liczba atomowa manganu wynosi 25. Zatem mangan ma 25 elektronów. Na podpowłoce 1s zamieszka 2 elektrony. Widać to również na układzie okresowym pierwiastków. Przypominam, że hel należy do bloku s, czyli moglibyśmy go sobie dorysować w tym kwadraciku. Zgodnie z zakazem Pauliego na orbital nie wejdzie już trzeci elektron. Na powłoce 2s... Ponownie mamy dwa elektrony. Na podpowłoce 2P mamy 6 elektronów. Zobacz, w jednym okresie w bloku B znajduje się 6 atomów. Stąd też 6 elektronów na podpowłoce 2P. Na podpowłoce 3S mamy dwa elektrony. Na podpowłoce 3P sześć elektronów. Teraz mamy na kolejnym poziomie energetycznym podpowłokę 4S. Tu może zamieszkać dwa elektrony. Reszta, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć elektronów przechodzi na podpowłokę 3D. Na podpowłokę o największej energii w przypadku atomu manganu. Zwróć uwagę, że wszystkie elektrony znajdujące się na podpowłoce 3D nie posiadają współlokatora na orbitalu. Takiego samotnego mieszkańca orbitalu nazywać będziemy elektronem niesparowanym. Zapiszmy sobie szybciutko konfigurację elektronową dla atomu manganu. Yy, mamy symbol manganu. U góry zapisane 25, bo tyle mamy elektronów. I piszemy 1S2, 2S2. Jesteśmy na drugiej powodze. 2P6. Przechodzimy na trzecią powłokę. 3S2, 3P6. P6, 4s, 2 elektrony i pamiętamy, D, 3d, 5 elektronów, bo tyle nam zostało: 3d5. Blok D zaczyna się od skandu. Możemy powiedzieć, że od skandu zaczyna się skandal w konfiguracji. Skoro skandal, to odstępstwa od ogólnych norm. Nie skończą się na większej energii podpowoki 3D od 4S. Przeanalizujmy konfigurację elektronową dla atomu chromu. Chrom leży w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków. Na podstawie układu okresowego możemy zapisać konfigurację elektronową atomu chromu. I tak, tutaj już przygotowałam sobie y, atomowy wieżowiec. Oczywiście, jak zwykle, zapisujemy symbol. Pierwiastka, którego konfigurację będziemy analizować. Następnie piszemy ilość elektronów w przypadku atomu chromu. Mamy 24 elektrony i zapisujemy sobie: 1s2, 2s2, 2p6, przechodzimy do trzeciej powłoki, 3s2. 3s2, 3p6 i przechodzimy do czwartej powłoki, w której ponownie mamy podpowłokę s, 4s2. No i zostaje nam ostatnia podpowłoka, podpowłoka o najwyższej energii, podpowłoka 3d. Na podpowłocie 3d będziemy mieć 4 elektrony. Pamiętaj, 3d, nie 4d. No ale niestety. Nie jest to poprawny zapis konfiguracji w przypadku atomu chromu. Dlaczego? Otóż wprowadźmy chrom do atomowego wieżowca. Na pierwszym piętrze mamy dwa elektrony. Na podpowłoce 1s. Na podpowłoce 2s, dwa, dwa elektrony. Na podpowłoce 2p będziemy mieć sześć elektronów. Na podpowłoce 3s, ponownie dwa elektrony. Na podpowłoce 3p, sześć elektronów. Tutaj wszystko pozostaje zgodnie ze starymi zasadami. Teraz przechodzimy do podpowłoki 4s, która ma odrobinę niższą energię niż podpowłoka 3d. Zapiszmy tak, jak napisałam to w konfiguracji elektronowej. Dwa elektrony na 4s i cztery elektrony na podpowłoce 3d. Zobacz. Poza jednym orbitalem. Wszystkie pozostałe orbitale na podpowłoce 3d mają niesparowane elektrony. Po jednym elektronie znajduje się na czterech spośród pięciu orbitali 3d. W przypadku atomu chromu jeden elektron z podpowłoki 4s przejdzie nam na podpowokę 3d. Dzięki czemu na podpowłoce 3d mamy maksymalną ilość elektronów niesparowanych. Wiem, wiem, jest to skomplikowane, ale nieregularność w konfiguracji elektronowej występuje między innymi w chromie i jest spowodowana tym, że okazuje się, iż korzystniejsze jest to energetycznie. W przypadku chromu korzystniejsze energetycznie jest wypełnienie elektronami orbitali 3d kosztem elektronu z podpowłoki 4s. Orbitale d zyskują wtedy maksymalną liczbę elektronów niesparowanych. I to jest korzystniejsze energetycznie dla tego właśnie atomu. Atom chromu zyskuje niższą energię, niż gdyby to miało miejsce w momencie nieprzeskoczenia tego elektronu z podpowłoki 4s na podpowłokę 3d. Ale chrom, dążąc do obniżenia energii, tak naprawdę nie robi nic niezwykłego, bo w przyrodzie wszystko dąży do uzyskania stanu o możliwie najniższej energii. Na przykład kamień. Nigdy sam z siebie nie poleci do góry. Zawsze będzie staczał się z góry. Dzięki temu zyskuje stan o najniższej energii. Albo nie wiem jak ty, ale ja wolę siedzieć niż stać. Natomiast kiedy jestem zmęczona, chciałabym się położyć, a nie siedzieć. Czyli również dążę do jak najmniejszej energii. Nie chcę się niepotrzebnie przemęczać. Podobnie atomy chcą uzyskać stan o możliwie najniższej energii. Zjawisko przekazywania elektronów nazywamy promocją elektronową. Takie przekazywanie elektronów z podpowłoki S, w przypadku chromu z podpowłoki 4S, na podpowłokę D, na podpowłokę 3D, nazywamy promocją elektronową. Promocja elektronu następuje, kiedy różnice między energiami na orbitalach S i D są niewielkie, a zysk przeniesienia drugiego elektronu z orbitalu S. Na wolne miejsce na podpowołce D jest duży. Atom uzyskuje najniższą energię. Dobrze, to zapiszmy sobie poprawną konfigurację atomu chromu. Chrom, 24 elektrony, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tutaj nic nie zmienialiśmy, i 4s5. Jeden elektron z powłoki 4s. Przeskoczył na podpowłokę 3D. Gdyby atom chromu miał konfigurację elektronową taką, jak zapisałem to w pierwszym przypadku, miałby wyższą energię niż jest to w rzeczywistości. W rzeczywistości, czyli tak, jak zapisałem to w drugim przypadku. Oczywiście, atom chromu nie jest jednym atomem, w którym następuje zjawisko promocji. Promocja elektronowa występuje w wielu innych atomach znajdujących się w bloku D w układzie okresowym pierwiastków. Do atomów tych zaliczamy miedź, niob, molibden, ruten, rot, srebro, platynę, złoto, a także pallad. Tyle tylko, że w przypadku palladu mamy do czynienia z podwójną promocją elektronową. Na czym polega y, podwójna promocja elektronowa? Otóż y, dwa elektrony przeskakują z podpowłoki S na podpowłokę D. Z podpowłoki 5S, dwa elektrony przeskakują na podpowłokę 4D. Przeanalizujmy konfigurację elektronową palladu. Nie będziemy już tutaj rysować całego atomowego wieżowca, ponieważ byłby on bardzo rozbudowany. Narysuję jedynie domki elektronów z podpowłoki 5s i 4d. Podpowłoka 5s znajduje się pod podpowłoką 4d. Na y, podpowłoce 5s mamy jeden orbital, jeden domek. Na podpowłoce 4d mamy 5 domków, pięć orbitali. Gdyby nie następowała podwójna promocja, elektrony na podpowłoce 5s i 4d rozmieściłyby się tak. Tutaj na podpowłoce 5s zamieszkałoby dwa elektrony, a na podpowłoce 4d 8 elektronów. Mielibyśmy dwa elektrony niesparowane. Jednak okazuje się, że te elektrony na podpowłoce 4d w przypadku palladu są sparowane. Więc, aby mieć korzystniejszy stan energetyczny, elektrony z podpowłoki 5s, oba elektrony, przeskakują na podpowłokę 4d. Dzięki czemu na podpowłoce 5s nie ma już elektronów. A na podpowłoce 4d mamy wszystkie sparowane elektrony. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo dziwne i skomplikowane. Ale musimy przyjąć, że jest to prawdziwe. Struktura elektronowa atomów została określona doświadczalnie. I w wielu przypadkach wiemy, że konfiguracja elektronowa jest zgodna ze schematami, jakie pokazałam Ci w poprzednich nagraniach. Jednak im bardziej złożone są atomy, im więcej mają elektronów, tym więcej mamy wyjątków od regu. Co więcej, wyjątki te są coraz bardziej skomplikowane. Coraz mniej je rozumiemy. Zapiszmy poprawną konfigurację elektronową dla atomu palladu. Najpierw standardowo zapisujemy symbol pierwiastka PD. Następnie ilość elektronów 46, dwukropek. I po kolei: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, widzisz, to już przypomina taką wyliczankę. 3D10, 4P6, wracamy na powłokę czwartą, dokładnie pod powłokę 4P. A teraz przechodzimy do powłoki numer 5, do podpowłoki 5S. Oczywiście, jest ona niezapełniona, więc nie uwzględniamy jej w konfiguracji elektronowej. I obniżamy 4d 10 elektronów. Wszystkie elektrony na podpowłoce 4d są sparowane. No dobrze. Z mojej strony w tym nagraniu to tyle. Ale mam dla ciebie propozycję. Spróbuj napisać konfigurację elektronową dla atomu miedzi. I atomu molibdenu. Pamiętaj o promocji elektronowej, która występuje w obu tych atomach, a także o obniżeniu wartości pod powłoki D względem okresu, w którym znajduje się atom miedzi i atom molibdenu. Następne nagranie rozpoczniemy od sprawdzenia zapisu konfiguracji elektronowej obu tych atomów.